Tu przyjeżdżali Niemcy. Niemcy to są pazerny naród. Słuchajcie, mamy drugie miejsce dzisiejszego dnia. Skazanie też grubego niedźwiedzia. A skąd w ogóle ta historia się tu wzięła? Jak pan, czy pan tu widział tego typu pojazdu? No jak ja mogłem widzieć, ja tylko z wojny wiem. I tu jest najgorsze to, że już powymierali ci ludzie. To jeszcze ten jest za młody, co tu mieszka. To są już ludzie z wojny, te wszystkie ludzie z wojny, bo te czołgi, one się wszystkie przeprawiały, tak. Bo tu nie było mostu. Tam, no mówię, tak, jak się ktoś tu uparł, to coś tu musi być, nie? I czemu te ludzie na przykład Drewniok już umarł? Ja z nim, my tu siedzieli, wódkę my tu pili i tu przyjeżdżali Niemcy. Niemcy to są pazerny naród, tak samo się na Podbiję ciągle i im tu płacili po parę groszy, żeby tu nikogo nie wpuszczali, bo oni tu kiedyś przyjdą, to jest zabytkowe jej ich i jakieś pieniążki wszyscy po kolei tu dostawali, bo oni tak byli za Niemcami. I gonili na tego, a nie, jak to wiadomo, jak i nim. Przed nim jest do dzisiaj on uważa, że to jest wszystko z wojny jego. Tak? To niech dzieła sztuki oddadzą nam. Nasze. A no mówię, ale obrazu jeszcze do Gołchowa teraz parę wazów trafiło tych Niemiec. Ale ci Niemcy tutaj przyjeżdżali po wojnie, tak? Przyjeżdżali po wojnie, ja z opowiadań tych gospodarzy wiem, że oni albo im jakieś pieniążki dawali, żeby nikogo nie wpuszczali tutaj i żeby się ktoś nie interesował z państwa tutaj, że oni tutaj w tym terenie co wydobdziała. Panie ciągle, jak ktoś to... Także nie...